Zresztą potem po wielu latach spotkałem się z Justyną Kowalczyk, która startowała w zimowych igrzyskach w Soczi i w czasie jej biegu było 14 stopni, także się śmiałem, że jednak moje igrzyska były trochę bardziej zimowe niż jej. Ale rzeczywiście na pewno dużo trudniej zdobywa się medal złoty po raz drugi czy trzeci w niektórych przypadkach niż po raz pierwszy. Tak? Złoty medal w Sydney tak trochę spadł na nas jak grom z jasnego nieba, tak nie do końca chyba się wszyscy spodziewaliśmy, że jest możliwość, żeby te igrzyska olimpijskie wygrać. Te zawody były bardzo specyficzne. Pewnie pogoda też się do tego w jakiś sposób przyczyniła. Samo to, że wynik, którym zdobyłem złoty medal olimpijski, to w tamtym roku w tabelach byłby dopiero 21 wynik na świecie. Także to też pokazuje, że ten konkurs był bardzo, bardzo dziwny. Ja tam nie narzekam, ale na pewno było trudno w ogóle. A czy właśnie jakaś temperatura wpływa na wynik? No, czy lepsze wyniki zdobywa się jak jest cieplej, czy jak jest zimniej? Znaczy no, wpływa wszystko na wyniki. Wiadomo, treningowo to nie ma jakiegoś wielkiego problemu, bo ja najzimniej, kiedy miałem okazję robić trening, było minus 26. Także ten trening dało się robić, bo robi się go ciągiem, tak? Tutaj nie ma przerw żadnych. Konkurs, który mam do oddania 6 rzutów, trwa 1,5 godziny, także ja ten rzut oddaję co 20 minut. Więc to tutaj temperatura robi problem, bo trzeba się w jakimś tam skupieniu cały czas utrzymywać. Dlatego wtedy łatwiej jest trochę, kiedy jest cieplej, ale igrzyska olimpijskie to jest na tyle specyficzna impreza, że tam pewnych rzeczy się nie czuje i robi się to ponad własnymi możliwościami i trochę ponad własną głową, bo nie wiem, czy Państwo kiedyś mieliście okazję zobaczyć mój rzut rozgrzewkowy z Sydney, który zaryłem w koło, bo lekko mi się poślizgnęło i się wywróciłem. I w ogóle każdy zawodnik, który rozpoczyna konkurs, ma to oddania warunki trudne, żeby się przygotować. Ja się poślizgnąłem w pierwszym rzucie, po dwóch obrotach wypuściłem młot, poleciał mnie z 15 metrów może. W drugim się wywróciłem, także w ogóle nic nie poleciał. I tak rozpocząłem konkurs olimpijski. Prawdopodobnie gdybym tak się wyłożył na jakichkolwiek innych zawodach i na igrzyskach, to już bym swoją przygodę z tym konkursem zakończył. Zresztą mój trener po zawodach mówi do mnie, że jak zacząłem mój drugi rzut rozgrzewkowy, to powiedziałem, no dobrze, to już jest po igrzyskach, jedziemy do domu. Z tego nie będzie. Więc następnego dnia, kiedy mieliśmy, wtedy była taka zasada jeszcze, że codziennie rano mieliśmy taki apel wszystkich olimpijczyków przed naszymi domkami. Na 8 rano się tam zbieraliśmy, bo to masażysta mnie podnosił 1,5 godziny w łóżka. Bo taki byłem pospinany po całych tych zawodach, bo ten upadek prawdopodobnie też chyba do tego przyczynił. Także igrzyska olimpijskie, impreza dość specyficzna, no i udało się wrócić ze złotym medalem. Zresztą a propos biura podróży, to ja wtedy też małe biuro podróży miałem, bo mieliśmy bardzo fantastyczny powrót z igrzysk zorganizowany. Polecieliśmy z Sydney do Bangkoku, z Bangkoku do Aten, z Aten do Wiednia, z Wiednia do Warszawy, z Warszawy do Poznania. Także jedyne 44 godziny już byliśmy na miejscu w Poznaniu. Chwila, moment. U nas krócej. Powiem tak, trzeba się postarać, żeby było dłużej, ale no, kiedy się wracało do domu, to się o tym nie myślało. Wszystkim na spotkaniach z dzieciakami, szczególnie jak jestem, to wszystkim bardzo serdecznie polecam to uczucie, kiedy można wyjść na stadion olimpijski, w szczególności jeżeli chodzi o takie dyscypliny jak lekka atletyka, bo my mamy tą możliwość startowania na tym największym pięciu olimpijskim. I pamiętam, kiedy na igrzyskach w Pekinie zabraliśmy do siebie na stadion na zawody ciężarowca. Usadziliśmy go w tych takich rzędach trenerskich, które są zaraz przy bieżni. I zobaczymy to ptasie gniazdo, ten wielki stadion. Powiem ludzi, mówi, Jezu, jakie wy macie fajne zawody, no tam się nic nie dzieje. No i to jest rzeczywiście specyfika igrzysk olimpijskich. Ja w Sydney, kiedy miałem konkurs, było mało ludzi, bo zimno padało. Pomyślnie chciałbym już tłumą to oglądać. Ale następnego dnia, kiedy była dekoracja, stadion był pełen ludzi, bo akurat tego dnia biegała Katie Freeman, aborygenka, Australijka, wygrała zresztą bieg na 400 metrów. I
To był jeden z ostatnich takich dużych stadionów olimpijskich, to było tam 110 tysięcy ludzi. I to 110 tysięcy ludzi musiało wstać, żeby wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego, także bardzo przyjemne uczucie. Na żużlu to tyle chyba jeszcze w Poznaniu nie było, ale jak tu pan prezes się postanowi, to tyle będzie. To się będzie stawiam przez dole. Ale Mazurek już mieliśmy. Mazurek to na święta jeszcze w Wielkiej Nocy, za chwilę też może innego jeszcze Mazurka. Także sport, który miałem okazję 27 lat prawie rzeczywiście jakieś tam piętno na życiu odcisnął. Teraz dla równowagi psychicznej gram w golfa. Wbrew pozorom sport jest bardzo zbliżony, bo cały ruch jest bardzo podobny do rzutu młotem, tylko kąty trochę inne. Też piłeczka, też zielono dookoła. Także bardzo podobne. Tu dziury mniejsze zostały. Pod tym względem inaczej. Nie wiem, co jeszcze mogę państwu... Może jakieś pytania z sali? Tak, i przejdźmy do śniadania, no bo Arek do śniadania tyle opowiadał. Od dwóch tygodni to nic mam, przyjść śniadanie będzie. Jeżeli państwo są czegoś ciekawi, bardzo chętnie, jeżeli będę w stanie, oczywiście odpowiem na te pytania. Bo szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak to specyfika państwa najbardziej tutaj interesowała. Ja mam jeszcze dwa pytania. Jedno to w jaki sposób pan się motywował, bo zakładam, że różne, że tak powiem, dołki były w czasie kariery. To jest jedno pytanie. Co pana pchało do przodu? Bo na przykład słyszałem, że Otylia Jędrzejczyk, kiedy musiała wstawać codziennie, żeby dojechać na 5 rano na basen, bo tylko wtedy były godziny wolne, obwieszała sobie plakat z Igrzysk Olimpijskich nad łóżkiem, żeby to ją motywowało do wstawania. A drugie pytanie to takie troszkę bardziej prywatne. Ja studiowałem matematykę pod koniec lat 90. w Poznaniu i chodziła fama, że pan również jest studentem. Niektórzy mówili, o Ziółkowskiego widziałem, ale ja nigdy nie widziałem, zawsze nam się to wydawało trochę jak Yeti. Czy to jest prawda, czy nie? Nigdy nie widziałem, ale Ziółkowskiego mi się zdarzało i na Wydziale Matematyki na Uniwersytecie Kurka. Bywał. A co do motywacji, chyba jeżeli chodzi o karierę sportowca, to głównie są te dołki, bo jednak szczyty zdobywa się rzadko i ten trening jest bardzo mozolny, bardzo dużo pracy trzeba wykonywać i czasem rzeczywiście ciężko się motywować do tego, żeby na ten trening pójść i te 50, 60, 70 rzutów tym żelastem oddać, bo jednak rzut młotem, podobnie jak pływanie, no to żeby rzucać młotem, trzeba rzucać młotem, żeby pływać, trzeba pływać. Także tych treningów zastępczych szczególnie jakoś bardzo dużo niestety nie ma. Ja nie miałem żadnego plakatu nad łóżkiem, ale jedna z takich rzeczy, które mnie zmotywowały bardzo na początku mojej kariery sportowej, to było w 89 roku, czyli za chwilę po tym, jak zacząłem, 29 już będzie. Poprawiłem rekord okręgu mojej kategorii wiekowej, tam wtedy 14-latków. I ówczesny prezes mojego klubu, pan profesor Przybylski, w nagrodę wręczył mi słuchawki do Walkmana. Takie wkładane do uszu z tymi kąpieczkami dwukolorowymi. Ja nie miałem Walkmana nawet wtedy. Ale te słuchawki, no to opowiadam, jak się spotykam z dzieciakami, nawet teraz na mnie patrzą w ogóle właśnie jak na Yeti, że to jest niemożliwe, ale ten złoty medal olimpijski położył koło tych słuchawek jako bardzo podobną formę motywacji do dalszej pracy. To mi dało takiego kopa, że to, co robię, w jakiś sposób jest zauważane, że rzeczywiście ktoś to docenia. Bo mi się jako gminiarzowi wydawało, że to takie po prostu nic się specjalnie nie dzieje. Także rzeczywiście tych słuchawek niestety już nie ma, no szkoda. Ale ten gadżet bardzo mocno mnie zmotywował do tego, żeby wstawać następnego dnia i starać się ciepać tym żelastem coraz dalej. Bo to też nie jest tak, że nam to wszystko od samego początku super wychodziło. Bo ja na swoim pierwszym treningu, kiedy przyszedłem, rzuciłem młotem, który ważył 4 kg 18 m. Wtedy mi się wydawało, że daleko. Kilka lat później Kamila Skolimowska, niestety świętej pamięci,
przyszła na swój pierwszy trening i takim samym 4-kilogramowym młotem, ona była wtedy mniej więcej w takim samym wieku, jak ja przyszedłem na swój pierwszy trening, rzuciła 35. Więc gdybym się pojawił jednocześnie z Kamilą na tym treningu, to już bym nigdy więcej nie przyszedł. No bo od razu dostać 21 metrów od dziewczyny, tak kurczę słabo. Także no dobrze, że się rozminęliśmy o kilka lat. Kamila była 82 roczny, także ona była na tym treningu 6 lat później. No i takie przypadki też są potrzebne. Nie tylko w sporcie, są też w biznesie również. Tak? Tutaj pewne rzeczy zależą od pozytywnego zbiegu okoliczności. To ja mam jeszcze może pytanie takie bardziej refleksyjne. Pan Paweł tu wspominał o panu jako o Yeti uczelnianym, a tak naprawdę to pan za chwilę może stać się takim Yeti poznańskiego sportu generalnie, bo dla tej młodzieży, która teraz rozpoczyna przygodę z obojętnie jaką dyscypliną, będzie pan jedyną osobą, która naprawdę jedynym złotym olimpijczykiem wywodzącym się z Poznania, broniącym barw prawda poznańskiego klubu. Ta sala też jest wyjątkowa z innego względu. Tutaj między innymi była gablota kiedyś dawno, dawno temu i były medale i była między innymi replika medala pana Artura Wojdata, który był reprezentantem Olimpii, prawda, w pływaniu. Oczywiście to były to medale olimpijskie, repliki, ale nigdy nie było to medalu złotego. I taka refleksja. Jak pan w ogóle ocenia ten sport poznański? To ja nie mówię teraz o żużlu, prawda? Ja mówię generalnie o tym, o całym podejściu od klubów poprzez wsparcie miasta i dlaczego to tak słabo wygląda generalnie, jeśli chodzi o sport, seniorski, prawda? Bo wiadomo, że młodzieżowy sport odnosi sukcesy, a potem gdzieś on ginie. I takie może bardziej refleksyjne pytanie. Pytanie z tezą trochę w kierunku naszej teraz telewizji publicznej. Ale szczerze powiedziawszy, w 2000 roku, kiedy zdobyłem złoty medal olimpijski, nie chciało mi się wierzyć, że to jest pierwszy i jedyny złoty medal, jeżeli chodzi o Poznań i Wielkopolskę. To jest niemożliwe, że w przeciągu już wtedy ponad 100 lat Igrzysk Olimpijskich nigdy nie udało się w tak prężnie działającym województwie jak nasze zdobyć złotego medalu. Okazało się, że to prawda i co najciekawsze, minęło od tego czasu 18 lat i nadal się nie zmieniło w tym temacie. Wielu próbowało, wielu było bardzo blisko, no bo przecież i Iza Dyleska, i wspomniany Artur Wojdat, i Marek Bik ocierali się o te złote medale, niestety się nie udało. Mamy złote medale mieszkające w Poznaniu, tak? Mamy chociażby Natalię Madej, tak? Z ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Rio, poznaniankę, tylko reprezentującą Lotto Bydgoskie, znaczy już teraz nie reprezentującą, zakończyła swoją karierę. Te medale w Poznaniu są. Paweł Fajdek, prawda? Chyba też trenuje w Poznaniu. Paweł już nie trenuje w Poznaniu, tylko trenował przez moment, jak miał tutaj trenera, ale on w ogóle tam w żaden sposób z Poznaniem nie był związany. Anita tutaj też trenowała, ale też chwilę. Poznań w ogóle ma jakieś dziwne podejście, jeżeli chodzi o sport. Nie zauważa mi się wydaje tego, jaki potencjał marketingowy i takiego pozytywnego przesłania jest przekazywany przez sport. Przez relatywnie niskie nakłady finansowe można przenieść bardzo dużo pozytywnych emocji, których no, niestety się w Poznaniu nie zauważa. Jeszcze do niedawna najwyższym stypendium, jakie można było w Poznaniu otrzymać, było 1400 zł od miasta Poznań za zdobycie tytułu mistrza świata czy mistrza olimpijskiego. Udało nam się to trochę podnieść, ale teraz nie mamy tych złotych medalistów, które można by było pewnie zabrać, także to jest inna sprawa. Ogólnie jak popatrzymy, to w ogóle sport w Poznaniu w moim przekonaniu jest w oparciu o sporty nieinfrastrukturalne, bo mamy maratony, mamy półmaratony, mamy bike challenge, triatlony z wykorzystaniem tej ruiny, która powoli się robi nad Maltą, a nie robi się tego w oparciu o jakąś infrastrukturę, którą trzeba było niestety wybudować, zainwestować. Jako miasto przespaliśmy taki moment, kiedy można było z pomocą funduszy unijnych wybudować halę sportowo-widowiskową, bo niestety w tym rozdaniu już tych pieniędzy z Unii na tą budowę dostać nie można. Także jest to na pewno jeden z elementów, którego w Poznaniu brakować będzie. Nie każde miasto musi być w oparciu o sport, wiadomo, naszą wizytówką zawsze jako Poznania były Targi chociażby, tak? Chociaż one też już nie do końca wyglądają tak, jakbyśmy może tego wszystkiego chcieli. No to już takie pytanie raczej chyba do
szefostwa naszego Wydziału Sportu, czy pana prezydenta Lewandowskiego, czy pana prezydenta Jaśkowiaka, nawet jak oni widzą dalej rozwój sportu w Poznaniu, bo no, szczerze powiedziawszy, jakoś na razie światełka w tunelu ja nie widzę. Miałem okazję niedawno spotkać się z władzami Radomia, takiego miasta, które wielkością no, nie przewyższa Piątkowa. Tam nakłady roczne na sport są w granicach 10 milionów złotych. W Poznaniu to jest 2,5. Także z tego jest jeszcze finansowany Lech Poznań. Są finansowane kluby, które używają obiektów posirowskich. Tak, to dla mnie jest w ogóle totalną aberracją, bo z jednej strony daje się środki finansowe tym sekcjom klubowym, a potem te pieniądze się zabiera za wynajem obiektów, które należą do posiru. Także to jest w ogóle totalny absurd. No ale to Poznań, także tutaj każda złotówka się liczy. Szkoda, że to na pewno nie jest z dobrym efektem, w szczególności dla dzieciaków, bo mi się wydaje, że to jest ta podstawa, z której trzeba zaczynać, a sport wyczynowy to jest, jak to mówi klasyk, truskawka na torcie. A czy może jeszcze dodam taką może, nie wiem jak to nazwać tak naprawdę, ale doskonale pamiętam już po zakończeniu Igrzysk Sydney, ja generalnie może po mnie nie widać, ale dość mocno byłem związany z wioślarstwem i pamiętam naszych dwójkę, prawda, terminatorów, czy pana Sycza i pana Kucharskiego, jak zdobyli złoty medal w Sydney. I pamiętam, pan Kucharski był mieszkańcem Gorzowa i od prezydenta Gorzowa za zdobycie złotego medalu dostał mieszkanie. A może pan powiedzieć tutaj, co pan dostał od miasta za to, że złoty pan ma... Bo ja wiem, co pan dostał, ale... Jak to zreflektowało, to teoretycznie też dostałem mieszkanie. Aha. Ale koniec końców, jak się okazało, to dostałem możliwość mieszkania w TBS-ie. A tak pan Szymon dostał telewizor na początku, żeby było jasne. Telewizor i parasol, żeby było. I dostałem możliwość mieszkania w TBS-ie, w którym już niestety nie mieszkam, bo podwyżki czynszu żona nie zniosła. Więc tak to się skończyło. No niestety miasta różnie do tego wszystkiego podchodzą. To też nawet będąc mistrzem olimpijskim, tak, no ciężko iść na żebry do Urzędu Miasta, tak, i starać się jakoś wpływać na to, żeby ktoś w odpowiedni sposób do takich spraw podchodził. Ja nam się wydawało, że to powinien być taki normalny odruch, niekoniecznie. Ale nawet idąc dalej, lata minęły, zostałem sportowcem 50-lecia Głosu Wielkopolskiego. I w nagrodę dostałem odtwarzacz MP4, który był zepsuty od samego początku. Kiedyś z Piotrkiem Rejsem na ten temat rozmawiałem. Ale do słuchawek pasowało. Ale słuchawek nie było. To zamieszkły czasy. Z Piotrkiem Rejsem kiedyś na ten temat rozmawiałem i właśnie przedstawiałem tą sytuację. Mówię, no i zgadnij, ile dostałem od Głosu nagrody. No nie, 5 tysięcy. No tak, mówię, no tak, takie minimum, tak? No bo jako piłkarz trochę inaczej na to patrzy. No to ja tą MP4 dostałem. No okej, okay, no. Ciężko z takimi rzeczami dyskutować, no nie ja byłem władny temu. Ja bym się wstydził, szczerze powiedziawszy, wolałbym komuś wręczyć dyplom i na tym zakończyć, ale może moja wrażliwość w tej kwestii była trochę inna niż naczelnego Głosu. Nie wiem, bał Głosu Wielkopolskiego pojutrze na wersji. Nawet dostałem w tym roku zaproszenie, bo tak zazwyczaj to nie dostawałem, bo po co? Nie sądzę. Ja tam wyczuwam jakiś podstęp. Zobaczymy. Szczególnie, że z Głosem Wielkopolskim ja byłem przez całe życie mocno związany, bo moi rodzice tam pracowali. Mój ojciec był redaktorem w Głosie, a mama była kierowniczką korekty, także ja tam w tym Głosie biegałem od takiego. To już jest inny Głos, to już jest inna bajka. Tak, ale to jest cały czas to samo miejsce, mimo wszystko nazwa ta sama. Także jakieś tam, jakaś nostalgia w tym wszystkim się czasem włączy, to niekoniecznie jest to poprawne, tak? ale no, trochę inaczej postrzegam to, w jaki sposób powinno się doceniać to, jaki wysiłek sportowcy wkładają w to, co robią i wykorzystywać ich też do tego,
Ażeby promować miasto, ażeby promować zdrowy tryb życia, ażeby promować wartości, których teraz już nie ma, tak? Takie wartości pozytywne, walkę, fair play i tak dalej, no to, to się narzuca samo, a nic się z tym nie robi, no i to jest takie trochę niewykorzystane do końca potencjały i one się potem trochę muszczą. Dziękuję bardzo.